Witam Was serdecznie i od razu mówię, zapraszam Was na krótką wycieczkę do Chin. Chociaż ona w sumie taka krótka nie będzie, ponieważ porównanie trzech telefonów, które mam ze sobą na tym stole, no niestety trochę potrwa. Kochani, do Polski powróciła, można tak powiedzieć, firma Meizu, chińska firma, stąd te zaproszenie do Chin i od razu rzucili trzy telefony. A więc tak, budżetowy, średnia półka, no i ta najwyższa półka. A więc jadąc po kolei, Meizu M6, to jest ten, czarny, Meizu M6S, ładny kolor, od razu wspomnę, i Meizu Pro 7. To jest już naprawdę wypas. Ale zanim zaczniemy je oglądać, spojrzyjmy na specyfikacje. Tutaj macie rozpisane wszystkie informacje, te najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o porównanie tych telefonów. A więc każdy z nich ma oczywiście czytnik linii papilarnych. Fakt, Meizu M6S ma czytnik linii papilarnych z boku. Ale tak generalnie, no mamy 8-rdzeniowy procesor, 6-rdzeniowy, zresztą przejdziemy zaraz do poszczególnych telefonów i powoli, szybciutko Wam je omówię. Zaczynamy od najtańszego telefonu, czyli Meizu M6. Jak wygląda to cudo? Przyglądamy się. Popatrzcie na niego, jak to cudo wygląda. Moim zdaniem to kawał naprawdę solidnej roboty. Jeżeli chodzi o budowę, nie ma się do czego przyczepić. Ona nie jest metalowa, ona jest wykonana z tworzywa sztucznego, ale zobaczcie, jak fajnie zostały zrobione te napisy. One są takie wklęsłe po prostu i to jest, wiadomo, robota grawerki. Fajnie wygrawerowane, jeden aparat fotograficzny z tyłu, jest lampa, ale do tego też przejdziemy. Widzicie te linie i na dole, u góry i na dole, no tutaj wiadomo są schowane anteny. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju złącza i tak dalej, mamy gniazdo ładowania mikro USB. Szukamy w tym momencie głośniki, szukamy w tym momencie gniazda słuchawkowego. Uff, jest gniazdo słuchawkowe u góry, nie na dole, to różnie to bywa. Producenci sobie jakoś tam to różnie wymyślają. Jest przycisk Home Button. Tutaj jest właśnie skaner linii papilarnych. Zablokujemy sobie ten telefonik, przyłożę palucha i bez żadnego problemu oczywiście się odblokowuje. Natomiast kiedy przejdziemy sobie do drugiego ekranu, zwróćcie uwagę, ten przycisk Home Button, nie mówię tego bez powodu, ponieważ możemy go nacisnąć i natychmiast wracamy do ekranu głównego. Telefon jak na te pieniądze jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Ma gniazdo na dwie karty SIM. Możemy tutaj oczywiście włożyć jedną kartę i dopakować sobie kartę microSD, czyli dodatkową zewnętrzną pamięć. Jedziemy dalej, bo wyświetlacz to też jest dość ciekawa sprawa. Wyświetlacz jest o wysokiej jasności i też jakości, wysokiej rozdzielczości. Przekątno ekranu to 5,2 cala. Kontrast 1000:1. Przechodzimy dalej. Wyświetlacz jest naprawdę bardzo dobry. Czas pracy na baterii, o to też zawsze pytacie. Pojemność baterii to 3070 mAh. Bez najmniejszego problemu wystarcza ta bateria na jeden dzień. Tak zresztą pisze w swoich komunikatach producent tego telefonu i tak rzeczywiście jest. Bateria nie znika w jakimś zastraszającym tempie. Ona po prostu normalnie się wyczerpuje. Jeden dzień wieczorem ładujemy i powinno być bez problemu. Słuchajcie, no zdjęcia. Zdjęcia producent się chwali, że zawsze są piękne. Z tyłu mamy diodę, aparat fotograficzny 13 milionów pikseli. Jest dioda doświetlająca i z przodu natomiast mamy 8 milionów pikseli. I tutaj, no to dobra. Słuchajcie, jedziemy teraz, przyjrzymy się troszeczkę zdjęciom. Odłożę ten telefon. Pierwsze zdjęcie, przepraszam, zrobione oczywiście w kapitalnych warunkach oświetleniowych. W ostatnią sobotę byłem nad Zalewem Zegrzyńskim. Troszeczkę żeśmy tam posiedzieli z rodziną, popływaliśmy. Zdjęcie moim zdaniem, zobaczcie, jest bardzo dobrej jakości, jak na telefon za te pieniądze. Kolejne zdjęcie, także zrobione w tym samym miejscu. To była godzina około 15-16, kiedy robiłem to zdjęcie. No i widzicie jakieś, no może ta łódka, ta niebieska łódka, którą widzicie na drugim planie, może jest odrobinę nieostra, natomiast ta żółta po lewej stronie, no żyleta. Uważacie tak czy nie? Piszcie w komentarzach oczywiście, ja jestem bardzo ciekawy, co Wy sądzicie na ten temat. Kolejne zdjęcie, tych zdjęć jest bardzo dużo, no bo trzy telefony. Most, też moim zdaniem jest do przyjęcia. Momentami jest troszeczkę nieostra, ale to wynika z tego, że ja robiłem te zdjęcia w trybie automatycznym i z ręki, bez żadnego statywu. Mogło mi się coś tam potrząsnąć, zwłaszcza, że byłem na łódce, a ta łódka płynęła. No kurczę, no to jak, na łódce wiadomo, że jest troszeczkę gorzej. Kolejne zdjęcie, fajne, też z łódki, natomiast też jest nieostra, ale to też jest moja wina. No niestety. Kołysało. Zdjęcia wieczorne, bo to jest oczywiście chyba najważniejsze. Każdy się teraz zastanawia, jakiej jakości zdjęcia będą robione w trudnych warunkach oświetleniowych. I moim zdaniem Meizu M6 sobie wieczorem radzi. Stadion Narodowy, tam ostatnio coś często w okolicach przebywam. Jest Stadion Narodowy, są punkty świetlne. Meizu korzysta z tych punktów świetlnych, a więc moim zdaniem to zdjęcie jest absolutnie do przyjęcia. W telefonie wygląda jeszcze lepiej na tym wyświetlaczu. Kolejne zdjęcie, podobna sceneria, też Stadion Narodowy i tutaj niestety też mi się ręka zatrzęsła. No, co zrobić? I ostatnie zdjęcie, jeżeli chodzi już o nocną scenerię, baloniki. Po prostu kolorowe balony, trudna ekspozycja dla tego telefonu, ale wydaje mi się, że sobie bez najmniejszego problemu z tym poradził. Zrobiłem oczywiście także krótki filmik wideo, obejrzyjmy go sobie teraz, bo byłem ciekawy właśnie, jak sobie poradzi ten telefon, kiedy będę nagrywał wideo. Szybko płynęliśmy tą łódką. Moim zdaniem wideo jest absolutnie do przyjęcia. Pamiętajcie, że ten telefon kosztuje zaledwie 4,5 stówy, a więc jak na tę cenę moim zdaniem jest bardzo dobrze. Pora na kolejny telefon, czyli Meizu M6S. To jest ten niebieski. Przyznacie, że ładnie wygląda. Przyjrzyjmy się jego ekranowi, bo to jest dość istotna informacja. Przekątna ekranu 5,7, proporcje 18:9, rozdzielczość 1440x720, pikseli oczywiście. No i ma zaokrąglone brzegi. Ten telefon ładnie wygląda. Ekran, wyświetlacz jest naprawdę bardzo, bardzo dobrej, wysokiej jakości. Płacimy za ten telefon niecałe 1000 zł, słuchajcie, więc naprawdę jest na bogato, jeżeli o to chodzi. Chińczycy się postarali. Zresztą wszystkie te telefony z rodziny Meizu są bardzo dobrze wykonane. Tutaj mamy do czynienia, jeżeli chodzi o budowę, z aluminium. Piękny kolor, oczywiście te telefony występują w różnych kolorach. Ten niebieski chyba mi się najbardziej podoba. Tutaj także mamy do czynienia z tymi kreskami, z tymi liniami, gdzie pochowane są wszelkiej maści anteny i u góry i na dole. Tutaj gniazdo słuchawkowe w tym modelu, to jest M6S, jest na dole. Dość ciekawe, prawda? Bo w szóstce był u góry. Gniazdo do ładowania mikro USB, przepraszam, głośnik, mikrofon i to jest ciekawa sprawa. Czekajcie, zaraz przyjrzyjcie się jeszcze dobrze. Uciekłem, już, jedziemy dalej. No właśnie, jeżeli chodzi o odblokowanie tego telefonu, okazuje się, że Meizu zrobił coś podobnego, co pewnie znamy i wy znacie, z Sony. W tym miejscu jest czytnik linii papilarnych z boku, a więc tu powiedzmy, no, to już było, ale to jest ładne i cały czas bardzo praktyczne i bardzo też naturalne, ponieważ jednak palec kładziemy tutaj, najczęściej chwytając telefon jak gdyby. Zobaczymy, czy to działa. Zablokowany, teraz zablokuję. Przyłożymy palucha, nie jest zablokowany, przepraszam. Przykładamy palec, pyk, odblokowany. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Rzeczywiście to działa, więc przechodzimy do kolejnego slajdu. Meizu M6S jest zasilany przez Samsunga, jeżeli chodzi o procesor. Jest do EXYNOS 7872 SoC. Kompatybilny z 5 standardami sieciowymi i 16 częstotliwościami, a więc jest ok. W naszych sieciach w Polsce będzie bez żadnego problemu ten telefon pracował na każdej częstotliwości. Jeżeli chodzi o benchmark Antutu, wydaje mi się, że to jest dobry wynik, 94 400, jak na telefon za niecałe 1000 zł, poniżej 1000 zł, wynik Antutu jest dobry. Zresztą jeżeli weźmiecie go kiedyś w rękę, będziecie mieli taką okazję, to przekonacie się sami, że tutaj naprawdę wszystko śmiga błyskawicznie. Ten telefon nigdy mi się nie zawiesił, nigdy nie spowolnił, przez 2 tygodnie go mam, więc myślę, że tutaj w przyszłości też nie będzie jakichś niespodzianek. Aparaty fotograficzne, z tyłu mamy 16 milionów pikseli, jest pojedynczy, boczny czytnik linii papilarnych, to już wiemy, natomiast Meizu twierdzi, że jest tutaj aparat dla wymagających, ponieważ mamy tutaj 16-megapikselową tylną kamerę plus 8-megapikselową kamerę przednią. Aparat współpracuje właśnie z Samsungiem, dzięki czemu można uzyskać, no, tak twierdzi producent, subtelniejsze i bardziej naturalnie wyglądające selfie. Mamy, musi tak być, tryb upiększania. Z tym nie ma problemu, możemy się upiększyć jak bardzo chcemy. Jeżeli chodzi o oprogramowanie aparatu, to oczywiście mamy HDR, możemy go włączać i wyłączać. On nie jest automatyczny. Mamy tryb upiększania, mamy też filtry, nie ma żadnego problemu. Jeżeli sobie przejdziemy do przedniego aparatu, tutaj też od razu widać, że mamy poziomy upiększenia. To jest tryb inteligentny, możemy go wybrać i wtedy to piękno można dopasować naszego ciała. Ewentualnie możemy przejść na wideo, też możemy robić z przedniego aparatu, ale obejrzyjmy sobie właśnie, jakiej jakości robi zdjęcia. Oto pierwsze zdjęcie, miejsce już znacie, to także Zegrze. Ładne zdjęcie. Bardzo ładne zdjęcie, muszę przyznać, podoba mi się, zrobione z łódki, nie mam żadnych uwag, jeżeli chodzi o szumy, no, ale była piękna pogoda, było piękne słońce, ale natomiast jest też bardzo ostre to zdjęcie, więc to jest na pewno duży plus. Kolejne zdjęcie, most, który już znacie, w tym przypadku zrobiony właśnie 6S-em, wszystko jest wyraźne, wszystko jest ostre. Kolejne zdjęcie, też znacie. Bardzo ładne, jakościowo, kolorystycznie. Byłem tam, widziałem, takie kolory właśnie były. A więc oddaje naprawdę to, co fotografujemy. Łódki. Łódki muszą być. One są tak samo urodziwe jak w przypadku Meizu 6 bez eski. Robimy teraz zdjęcia wieczorową porą, tradycyjnie Stadion Narodowy. Ładne zdjęcie, widać te światła, jest ostre, nie ma uwag. Kolejne zdjęcie, też Stadion Narodowy, ten sam czas, to samo miejsce. Mi się to podoba. No i baloniki na koniec, też bardzo ładne, wyszły i film. No i film zrobiony też z łódki, w tym samym miejscu, w takich samych warunkach oświetleniowych, tak samo bujało jak w przypadku 6. Oczywiście przydałaby się jakaś stabilizacja, no ale no trudno, za te pieniądze stabilizacji nie oczekujmy, raczej zainwestujmy w jakiegoś gimbala, to będzie chyba lepsze rozwiązanie. Słuchajcie, przechodzimy do topowego modelu, a topowym modelem jest Pro 7. Zresztą nawet pudełko jest zupełnie inne od 6 i 6S. Jest czarne, jest eleganckie, ma świadczyć o tym, że w środku znajduje się produkt z najwyższej półki. No właśnie, jak to jest z tą najwyższą półką? No popatrzmy, jak wygląda najwyższa półka, bo moim zdaniem najwyższa półka wygląda obłędnie. Sam kolor już jest naprawdę fantastyczny, obudowa lekka, smukła, tył oczywiście wykonany z aluminium, świetnie leży w dłoni, jest ładny. Co tutaj dużo mówić, kolory są też ciekawe, ta czerwień jest dla mnie najpiękniejsza i najciekawsza, ale jedziemy dalej. Drugi wyświetlacz i to jest hicior, słuchajcie, komu bym nie pokazał tego drugiego wyświetlacza, to mówi, ja cię kręcę, ty, co to jest stary, co to jest? A ja mówię, to drugi wyświetlacz. I rzeczywiście ten drugi wyświetlacz może ktoś zapytać, czy jest przydatny, czy jest pomocny. Słuchajcie, moje dzieci jak tylko zobaczyły, że możemy sobie tutaj zrobić podgląd zdjęcia robionego tymi aparatami, natychmiast wpadły w zachwyt. Mamy tutaj też dostęp do trybów fotografowania, tryb beauty, ewentualnie możemy zmienić na blur i jeszcze, zobaczcie, na original. Natomiast jeżeli chcemy wyjść z trybu aparatu, to nie jest żaden problem. Robimy po prostu palcem na dół i wyświetla nam się aktualny czas i pogoda, ale możemy sobie przesunąć palcem w jedną albo w drugą stronę. W tym momencie mamy ilość kroków, które zrobiliśmy w danym dniu, w danym momencie. Mamy prognozę pogody i w końcu wracamy do zegara. Jeszcze raz, zobaczcie, to fajnie wygląda. O, tutaj także pokazują Wam się powiadomienia. Na dole pojawi się taki dzwoneczek, kiedy przyjdzie jakieś powiadomienie i wtedy doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że może warto sięgnąć po ten telefon, bo jednak ktoś coś do nas napisał. Duży ekran, wysoka rozdzielczość. Wymiary 5,2 cala, rozdzielczość 1920 na 1080, a więc jest naprawdę na bogato, czyli mamy Full HD. Zresztą popatrzcie sobie w tym momencie, jak ten wyświetlacz wygląda. Jest bardzo dobrze wykonany. Te telefony są właśnie bardzo dobrze wykonane. Popatrzmy sobie jeszcze na krawędzie. To wszystko jest idealnie dopasowane. Nie mówiłem Wam nic o portach, no to już mówię. USB typu C. Mamy gniazdo słuchawkowe. Mamy oczywiście dual SIM-a, która znajduje się... Gdzie jest ten dual SIM? Tu. Uciekł mi. Tu jest dual SIM. Tu jest szuflada. Możemy oczywiście pamięć sobie rozszerzyć dzięki karcie microSD. Tradycyjnie paski na anteny, ale one są tutaj bardziej subtelne. Zwróćcie uwagę, że one są na samej krawędzi jak gdyby i ich w ogóle nie widać, a więc ten design jest no, na miarę właśnie telefonu z najwyższej półki. Jedziemy dalej. Wydajność i wytrzymałość Helio, Mediatek, jeżeli chodzi o procesor. Mamy tutaj oczywiście 64 GB, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, 3 GB RAM-u. Zresztą to sobie jeszcze przypomnimy na sam koniec, żebyśmy mogli porównać i utrwalić sobie te wiadomości. Benchmark Antutu 77022 punkty. Może być, jak najbardziej. Zresztą używając tego telefonu w codziennym życiu w ogóle nie miałem żadnych problemów. Aparaty. Z tyłu 2. To już Wam wspominałem, zresztą to widać. Każdy ma po 12 milionów pikseli. Jest lampa doświetlająca w tym miejscu, tak z boku schowana troszeczkę. Natomiast z przodu mamy aż 16 milionów pikseli w tym miejscu. No dobrze, przejdziemy teraz oczywiście do zdjęć, do jakości tych zdjęć. Miejsce już znacie. Będą inne trochę zdjęcia, spokojnie. Też porobiłem więcej zdjęć tym telefonem, bo chciałem sprawdzić naprawdę, jak ten topowy model, jakiej jakości robi zdjęcia. A więc mamy znowu zegrze, znowu pomost, znowu łódki. Popatrzcie sami zresztą. Bardzo, bardzo ładne zdjęcie. Wszystko jest zielone tam, gdzie powinno być zielone, woda niebieska, gra gitara. To samo, zielono, bardzo ładna jakość, dobra rozdzielczość i szczegółowość. Most też znacie, też nie mam zastrzeżeń, też jest ostry, wyraźny. Jest tak, jak być powinno. Kolejne ujęcie, tutaj troszeczkę próbowałem pod słońce zrobić w trybie HDR. Moim zdaniem wyszło to bardzo dobrze. No i troszeczkę nowe zdjęcie, pływanie na wake'u to fajna zabawa, polecam wszystkim. Właśnie też sobie pływaliśmy w tym momencie, to akurat moja żona pływała. No ale przejdźmy teraz do trybu portretowego. Mówiłem Wam, że moja córka, kiedy odkryła ten aparat, ten ekran z tyłu, a oba ekrany z przodu i z tyłu są AMOLEDowe. Dobrej jakości, naprawdę bardzo dobrej jakości. No ale córka, kiedy odkryła, że można sobie samemu zrobić zdjęcia z tylnych aparatów, no to zaczęła robić, prawda? No to jej jest wykonanie, ona trzymała aparat w ręce, ona nacisnęła. Pokażę Wam jeszcze, jak się robi zdjęcie, bo jest tam też fajne coś ukrytego. Teraz moje selfie to przednia kamera, moim zdaniem fajnie zrobione zdjęcie. Ono jest trochę niedoświetlone z przodu, no ale takie były warunki oświetleniowe. No i jedziemy teraz do Stadionu Narodowego. Kolejne zdjęcie, ładne zdjęcie. Znowu Stadion Narodowy. Też ładne zdjęcie, daje radę, baloniki i czeka nas wideo. Wideo troszeczkę inne, żeby Wam się nie znudziło. Wideo nagrane właśnie Pro 7. Wydaje mi się, że Pro 7 ma troszeczkę lepszą stabilizację obrazu. Na łódce trzęsie, wiadomo, prawda, jak się płynie dość szybko. Tutaj próbowałem nagrać jak najwięcej rzeczy i jak najbardziej stabilnie, bo tam moim zdaniem to wyszło. Aparat mi w tym też w jakiś tam sposób pomagał, chociaż tej stabilizacji nie ma. Dobrze, przejdźmy jeszcze na koniec do specyfikacji, żebyśmy sobie mogli dokładnie wszystko porównać, a ja Wam pokażę ten trik z robieniem zdjęć przy użyciu tylnego wyświetlacza. Obsługa szybkiego ładowania, one mają wszystkie obsługę szybkiego ładowania. Pro 7, 4 GB RAM-u, 64 GB, M6S, 3 GB, 64 GB pamięci. A więc generalnie te telefony, wszystkie telefony są idealnie wycenione. Pierwszy kosztuje szóstka 499 zł, drugi kosztuje, żeby Wam nie skłamał, 849 zł, a Pro 7 kosztuje 1399 zł. I na koniec, proszę bardzo, zrobimy sobie fotę. Wybudź się, ekraniku. Muszę go odwrócić. O, teraz się wybudził. Pyk, do góry i robimy zdjęcie. Uwaga. 3, 2, 1. Ja! I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te trzy telefony. Wiem, to długi materiał, dużo slajdów, ale mam nadzieję, że dowiedzieliście się wszystkiego o tej nowej, można powiedzieć, rodzinie Meizu i coś wybraliście dla siebie, bo uważam, że te telefony po pierwsze są świetnie zrobione, bardzo dobrze wykonane, mają dobre podzespoły i są kapitalnie wycenione. No bo 499 zł za telefon, który jest naprawdę ładny, no bo jest ładny, 9 stówek niecałe i niecałe 1400. To mój faworyt. A więc Meizu zrobiło coś, wydaje mi się, co pozwoli każdemu z Was, w zależności oczywiście od zasobności portfela, wybrać z ich telefonów odpowiedni dla Was. I to ze względu na cenę i ze względu na możliwości. A możliwości są bardzo podobne. No to wracamy z Chin do Polski. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.